Witam, umyłem Forda, także zaprezentuję Wam go teraz zewnętrznie. Rocznik 2013, rejestracja 2014, wersja Titanium. Także całkiem przyzwoicie samochód wyposażony. W zasadzie przez cały czas serwisowany w Fordzie. Ostatnia wymiana, znaczy ostatni przegląd w Fordzie, listopad 2021, przebieg 150 tysięcy 500, chyba tu jest 53 km. Przemierzymy go miernikiem lakieru. Tu jest taka ryska, myślę, że ona jest do spolerowania tutaj i tutaj. Także myślę, że to się bez problemu spoleruje. Także jak widzicie, wszystko w porządku. Także Ford tutaj w oryginale. Pokażę Wam jeszcze tutaj środek. W zasadzie do odświeżenia. Tak jak wspomniałem, wersja Titanium, nawigacja, klimatronik dwustrefowy. Tutaj to jest pilot, za pomocą przycisku odpalamy przebieg. O, tutaj bateria w pilocie jest słaba, także będę musiał ją wymienić. 154 461 km. Zapinam pasy i odbędziemy jakąś krótką jazdę testową. Jeszcze raz Wam tu może pokażę. Książka serwisowa, listopad 2021, 150 tysięcy, teraz ma 154. Także Fordzik też przyjemny. Sprzęgło bierze bardzo dobrze. Biegi też, jak przyjechałem tutaj kawałek, też bardzo dobrze wchodzą, nie ma żadnych haczeń i tym podobnych rzeczy. Udamy się teraz na stację diagnostyczną. Klimatyzacja oczywiście chodzi, mamy 11 stopni, także ona też jest elementem tutaj sprawnym. Szyby tak samo wszystko chodzi. Skrzynię mamy sześciobiegową, nie wiem czy wspomniałem, ale tu jest jednostka 1.6 TDC i 115 koni. Naprawdę żwawo przyspiesza, nie ma tutaj żadnych problemów. Ja udaję się w kierunku stacji diagnostycznej. Widzimy się ponownie za chwilę. Z tego wszystkiego zapomniałem dograć Wam pomiaru powłoki. Także teraz to zrobię. Tutaj, gdzie ta ryska, jest oryginał. Tak samo. Jak cała ta strona. Miejmy nadzieję, że uda się to spolerować.
No ale finalnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słońce pełno, ale wydaje mi się, że powinno być to widać. No więc cóż, wygląda tutaj, że wszystko jest ok. Jeszcze może słupki. Słupki też ok. Tak. Więc po bokę mamy pomierzoną. Zaraz zobaczycie samochód pod spodem. Pokażę teraz Forda pod spodem. Oponki. Luzu w zawieszeniu nie ma. Manżety. Lewa jest cała, prawa to samo. Wycieku też tutaj nie ma żadnych. Samochód jest suchutki. Do wymiany, tak jak w Peugeotie 2008, klocki z tyłu. I tak naprawdę tyle. Ja udaję się po klocki, wymieniam i to wszystko, jeżeli chodzi o aspekt techniczny.